dzisiaj chciałbym Państwa zaprosić do uczestnictwa w festiwalu filmowym, festiwalu, który nosi taką troszkę dłuższą nazwę. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej, Kamera Akcja. A z racji tego, że mam bardzo blisko, bo jestem łodzianinem i dzięki uprzejmości organizatorów, którzy tutaj mi sprezentowali darmowy karnet jako vlogerowi, postaram się zarejestrować trochę rzeczy, żeby Państwo też mogli mi towarzyszyć. Pełna nazwa instytucji, do której właśnie zmierzam, to Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna. Każdemu, komu bliska jest historia polskiej kinematografii, nie trzeba przypominać, jaką rolę odegrała ta szkoła. Ilu ważnych i sławnych ludzi zdobywało w podwojach tej szkoły wiedzę i umiejętności. Ale zanim zaczniemy rozglądać się po filmówce, na chwilę przenieśmy się do Fuzji, bo tam nastąpiło uroczyste otwarcie festiwalu. Tak nazywa się postindustrialny budynek, dawna kotłownia, również część fabryki Scheiblera i dzisiaj łączy, jak sama nazwa wskazuje, stare fabryczne klimaty z nowoczesnością. Muszę Państwu chyba opowiadać, jaką wielką gratką dla mnie jest możliwość zwiedzenia szkoły filmowej. Przymierzam się do takiego większego materiału o filmowej Łodzi i zastanawiałem się właśnie, jak teraz w dobie koronawirusa uda mi się uzyskać zdjęcia z wewnątrz. Miałem już z drona. Dzięki festiwalowi problem rozwiązał się sam. W tym miejscu kilka słów na temat organizacji tego festiwalu. Chciałbym pochwalić tutaj te dziewczyny, które są tak przesympatyczne, skore właśnie do udzielenia informacji, pomocy. Jest to w dużej mierze wolontariat. Z zasłyszanych rozmów domyśliłem się, że wielu z nich jest uczniami tej szkoły. Podsumowując, organizacja festiwalu na piątkę. Tu możecie Państwo zobaczyć właśnie, jak zaopatrzona jest taka biblioteczka, taki kiosk z książkami. Oczywiście wszystkie w tematyce lub wokoło tematyki filmowej. A teraz zabiorę Państwa do miejsca, gdzie znajdują się sławne schody. We wszystkich informatorach zagranicznych czy polskich znajdziecie Państwo informacje dotyczące właśnie tego miejsca, gdzie największe sławy reżyserskie i również aktorskie czekały na wyniki swoich egzaminów. No i pomyślcie Państwo, jakie sławy tutaj przemierzały te schody. A gdzie Państwa chcę zaprowadzić? No oczywiście, jasne. Czujecie już Państwo dreszczyk emocji? No jest powód. Z tych schodów skakał tutaj niesforny młodzieniec, niejaki Roman Polański. Wyżej wchodzimy do sali projekcyjnej, jakże sławnej. Poczujmy się przez chwilę jak eksperci, profesorowie, którzy oceniają. I oczywiście bądźmy łaskawi i obiektywni w naszych ocenach. No cóż, Boże, jak tu pięknie. Jak tutaj cudownie. Prawie w samym centrum Łodzi taka oaza spokoju. Obok parku Źródliska jestem na tyłach Pałacu Scheiblera, obecnie Muzeum Kinematografii. I proszę zobaczyć, jak pięknie tutaj jest ten ogród. Taki trochę dziki, zachowujący właśnie taki styl ogrodów, takich wiejskich. Dlaczego gorąco polecam, żebyście Państwo przyjechali na ten festiwal, który może nie jest tak głośny jak inne festiwale w Polsce, ale jeżeli to Państwo połączycie ze zwiedzaniem właśnie tutaj tego przewspaniałego miejsca, jakim jest Muzeum Kinematografii. Dla każdego wielbiciela filmu miejsce, które nie może ominąć w swoich podróżach, wycieczkach i zwiedzaniu. Obok przepiękny park Źródliska. Aura sprzyja i pora roku sprzyja, bo ten park jest najpiękniejszy właśnie w tej jesiennej odsłonie. Kiedy przyobleka się w te wszystkie barwy kolorów ciepłych,
w te złote, żółte, czerwone. No co będę tu się rozgadywał nad tym? Trzeba przyjechać i to zobaczyć. Te piękne, wielkie starodrzewie. No i same muzeum oczywiście. Nie oddalając się od szkoły filmowej, możecie Państwo w kilka minut dojść na ulicę Piotrkowską i tam też oglądać ciekawą zabudowę, starą właśnie pofabrykancką. Oglądam ten telefon z rozrzewnieniem, bo miałem taki podobny, chiński. Właśnie tutaj ktoś zrobił kopię, tylko no nie wiem, w skali 1 do 100 ciężko mi ocenić. No trzeba docenić tą pracę tych rekwizytorów i scenografów, którzy zadali sobie właśnie trud, żeby dla potrzeb filmu zbudować takie ciekawe, wielkie gadżety. Park Źródliska. Jeden z najpiękniejszych łódzkich parków. Chętnie odwiedzany przez łodzian i przyjezdnych. Jest niewątpliwie atrakcją, która znajduje się bardzo blisko szkoły filmowej. I często bywa tak, że właśnie studenci, kiedy mają przerwy w swoich zajęciach, to tutaj, że tak powiem, szukają wenny. I odpoczywają. Takim kolejnym miejscem, które warto odwiedzić, bo znajduje się w promieniu 1 kilometra od miejsca festiwalu, jest dawna fabryka Scheiblera, obecnie lofty, a obok osiedle robotnicze Księży Młyn, gdzie również można szukać inspiracji. Na tej samej ulicy, gdzie znajduje się filmówka, jest bardzo ciekawa taka brama. Oczywiście, sławne beczki Gromana. W tym miejscu należałoby wspomnieć coś o samym repertuarze. I nie chciałbym, żeby ten pozytywny wizerunek tego eventu, który przedstawiłem wcześniej, w tej momencie zepsuć. No cóż, z góry zaznaczam, w tym miejscu od razu zaznaczam, że ja mam świadomość, że to nie jest zależne od, że to nie w pełni zależy od osób, które kwalifikują dane filmy do festiwalu. Organizatorzy starali się dobrać je starannie, pewnie decydowały kryteria, czy te filmy już zostały gdzieś nagrodzone, czy zaistniały na innych ważnych festiwalach. I z tego, co widzę, to rzeczywiście tak było. Problem nie leży w niewłaściwym doborze. Generalnie kino w mojej ocenie prywatnej, oczywiście osobistej, jakby to określić, jakie określenia powinienem użyć, schodzi na jakieś manowce. I z roku na rok te nowe filmy są coraz słabsze. Nie chciałbym w Państwa oczach ukazać się jako malkontent, który tylko potrafi zrzędzić i utyskiwać na nowe, którego nie rozumie. Projekcje odbywały się stacjonarnie na terenie szkoły filmowej i również można było obejrzeć filmy online. Nie wszystkie, ale te, które nie udało się obejrzeć stacjonarnie, można było sobie później obejrzeć online, bo festiwal w tej wersji trwał kilka dni dłużej. I tak, przebiegnę szybko po tych filmach, które obejrzałem. Więc tak, Altman, film, który schodzi już, tutaj, że tak powiem, spada z afisza, schodzi z ekranu. No dla mnie, jako człowieka, który interesuje się kinem, jak najbardziej pożyteczny. Mam wrażenie, że już go kiedyś widziałem, ale z przyjemnością sobie obejrzałem. To był film na otwarcie. Następnie film Pleasure. No, to jest taki trend chyba w tej chwili, że wprowadza się elementy takiej czystej pornografii do mainstreamu. I tak się zastanawiam, jaki jest powód tego, żeby, nie wiem, zaszokować? Ale to kogoś można zaszokować pornografią. Czy to jest powód taki, żeby, nie wiem, zwrócić na siebie uwagę? Bo przecież pornografii jest po prostu całe tony i to tak łatwo dostępne w internecie, że po co mieszać tutaj to z filmami takimi mainstreamowymi? No widocznie jakiś powód jest. Nie chcę nic mówić o tym filmie, bo film słaby według mnie.
Następnie Gagarin. No to jest taki film, który no, można obejrzeć. On jest taki sympatyczny dosyć, no, ma takie przesłanie dosyć takie pozytywne. Oczywiście troszkę jest tak naznaczony w tej chwili, jak większość filmów, political correctness, ale no, generalnie okej. Nie uważam, żeby to był stracony czas. Warto obejrzeć. Bardzo ładny color grading. Wyspa Bergmana. No, ten film obejrzałem z przyjemnością, ale to ze względu na plenery, bo on obudził takie moje wspomnienia, bo miałem przyjemność być na wyspie Faru. I tak przypominałem sobie właśnie, jak tam z Gotlandii płynęliśmy promem na tą wyspę z córką, zwiedzaliśmy i tam ten grób Bergmana, te centrum bergmanowskie. No jest to dla mnie taka poniekąd taka troszeczkę nostalgiczna wycieczka. Kolejny film to jest Titan. No film, który określiłbym jednym słowem, obrzydliwy. I miałem tutaj takie współczucie dla pana, który prowadził analizę scenariuszową i on zrobił naprawdę taką bardzo, bardzo szczegółową tutaj wiwisekcję tegoż filmu. I tylko szkoda, że miał taki materiał do analizy. No cóż, jeśli chodzi o tą właśnie te warsztaty, to uważam, że były bardzo udane. I ten człowiek jest bardzo zdolny i mam nadzieję, że jeszcze o nim wielokrotnie usłyszymy w przyszłości. Następnie Ucieczka na Srebrny Glob. Film o filmie Żuławskiego, który się nie pojawił nigdy na ekranach kin w całości i nie został dokończony. Bardzo ciekawy film. Z punktu widzenia człowieka, który interesuje się historią filmu, był to film, który wniósł mi dużo wiedzy i no, odpowiedział na kilka pytań, które miałem wobec właśnie tego nieukończonego dzieła. Jeszcze może bym wspomniał o filmach, które oglądałem na online. Tarantino, Bankard Film. Ciekawy film, który przedstawia tutaj właśnie postać, sylwetkę jednego z moich ulubionych reżyserów. Forman versus Forman. Kolejny film o człowieku, o gigancie kina, którym jest niewątpliwie Forman. Jestem na świeżo po przeczytaniu jego biografii, takiej autobiografii w zasadzie, i tak mogłem skonfrontować to, co zobaczyłem na ekranie, z tym, co przeczytałem. I powiem, że nie wiem, może to zabrzmi trochę obrazoburczo, ale w tym porównaniu te słowo pisane wypada korzystniej. I cóż jeszcze tam było? Aha, Andrzej Tarkowski, Świątyni Kina. Również dobry film. Też dobry film, bo powiem szczerze, że mam pewne zaległości co do Tarkowskiego, ale jego Andrzej Rublow, którego obejrzałem bardzo wnikliwie i uważnie, no rzeczywiście, to był wielki, wielki, milowy krok w kinie. No i to na tyle. Pewnie się troszkę rozgadałem, starałem się tak w ekspresowym tempie, żeby ta część właśnie repertuarowa nie przesłoniła tych moich wcześniejszych ocen, jeśli chodzi o samą organizację. Jeszcze raz powtórzę. Jestem bardzo zadowolony i wdzięczny za to, że mogłem uczestniczyć w tym festiwalu. No cóż, wszystko co dobre szybko się kończy. Pora wracać do domu. Mam nadzieję, że jeszcze wrócę nie raz tutaj do szkoły filmowej.